Spadek inflacji to wielki sukces Narodowego Banku Polskiego, przekonuje jego prezes profesor Adam Glapiński. Niestety to nie koniec zmagań z rosnącymi cenami. Inflacja w tej chwili w Polsce wynosi 1,9%. To najniższa wartość od 2019 roku. Patrząc na ten duży spadek inflacji, można stwierdzić, że sprawdziła się antyinflacyjna polityka Narodowego Banku Centralnego, ale też trzeba pamiętać o tym, że inne banki centralne też taką politykę w tym samym czasie prowadziły. Polska gospodarka jest oczywiście tak zwaną gospodarką otwartą, więc pewne relacje i powiązania cenowe też tutaj mają oddziaływanie. Mówił ekonomista dr Jarosław Czaja. Dziś walkę z inflacją podsumował prezes Narodowego Banku Polskiego profesor Adam Glapiński. Jako jedni z pierwszych przystąpiliśmy do walki z inflacją, niezwykle intensywni. Jako jedni z pierwszych osiągnęliśmy sukces w tej walce. NBP prowadził bardzo restrykcyjną politykę monetarną. Dzięki temu udało się opanować wzrost cen, który w lutym 2023 roku przekraczał 18,4%. Ten proces szybkiej dezinflacji, proszę widzieć, w ciągu tak niewielkiej ilości miesięcy z 18,4 do 1,9, to jest niesamowite tempo, bezprecedensowo w historii, on nie wywołał istotnych kosztów dla Polaków. Były tylko 2 miesiące, kiedy płace realne malały. Ale to nie koniec walki z inflacją. Sytuacja z inflacją niestety dalej się nie stabilizuje. Te podwyżki VAT-u na żywność i podwyżki cen energii właśnie niestety nie będą sprzyjały do temu, ażeby można było uznać, że walka z inflacją jest już zakończona. I dlatego niestety stopy procentowe przez najbliższe miesiące nie będą chyba się zmniejszać. Mówił ekonomista profesor Mariusz Andrzejewski. Taki scenariusz potwierdza też prezes NBP-u. Nie wiemy, jak się ukształtuje cena żywności po podwyższonym VAT-cie. Nie wiemy, jakie będą podwyżki ceny elektryczności i tych innych elementów regulowanych. Dlatego też nie ma mowy o obniżce. O podwyżce oczywiście też tym bardziej nie ma, znaczy nie tym bardziej, ale też nie ma powodów dyskutować. Sytuacja jest w tej chwili kontrolowana. Ale skala jej wzrostu spowodowana przez wspomniane czynniki już taka nie jest. Skala wzrostu cen obarczona jest ogromną niepewnością. W przypadku pełnego zniesienia tarcz inflacja może osiągnąć poziom nawet 7,5%. Bank centralny podkreśla, że cel inflacyjny, czyli 2,5%, osiągniemy w 2026 roku.